Agnieszka Chylińska przez długie lata kariery niechętnie dzieliła się z fanami szczegółami swego życia prywatnego. Dopiero w ostatnim czasie zaczęła czynić w swym postanowieniu niewielkie wyjątki, pozostawiając jednak dla siebie i swych najbliższych wiele tajemnic. Całkowicie niespodziewanie gwiazda zdecydowała się opowiedzieć o swym największym, rodzinnym dramacie. Agnieszka Chylińska pozostaje jedną z najbardziej znanych wokalistek polskiej sceny muzycznej od naprawdę wielu lat. Co ciekawe, liczni fani wciąż wiedzą bardzo niewiele na temat jej rodziny oraz szczegółów prywatnego życia. Chociaż gwiazda od czasu do czasu odkrywała przed nimi pewne fakty, robiła to raczej rzadko i niechętnie. Agnieszka Chylińska ujawniła największy rodzinny dramat. Niespodziewanie piosenkarka zdecydowała się jednak na bardzo intymne, prywatne wyznanie dotyczące bezpośrednio swej ukochanej rodziny. Opowiedziała bowiem o swym ogromnym dramacie, do czego sprowokowało ją niedawne odejście Jurka Osiaka ze stanowiska prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chylińska nagrała krótki filmik, w którym zwróciła się do aktywisty w niezwykle bezpośredni, szczery sposób. Cześć Jurku, tutaj Agnieszka Chylińska. Chciałam ci pokazać pokój moich dzieci i chciałabym powiedzieć do ciebie parę słów nie jako pani z telewizji, ale jako mama Ryszarda, Jasa i Krystynki, rozpoczęła wyraźnie poruszona artystka. Wzruszające słowa Agnieszki Chylińskiej pod adresem Jurka Owsiaka. Chciałabym powiedzieć tobie, że dzięki twojej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, kiedy moje dzieci się urodziły, to każde z nich zostało zaopiekowane, wyleczone i uratowane dzięki twojemu sprzętowi ze słynnym czerwonym sercem. Chciałam ci za to bardzo podziękować, ale też chciałabym kiedyś powiedzieć moim dzieciom, komu zawdzięczają swój piękny start, komu zawdzięczają to, że są zdrowe, mają się dobrze i mam nadzieję, będą fajnymi dorosłymi ludźmi, dodała nieco łamiącym się już głosem Agnieszka Chylińska. To taki głos ode mnie dla ciebie z pozdrowieniami od całej mojej rodziny, trzymając za ciebie bardzo mocno kciuki, prosząc cię o to, żebyś się nie dawał, tylko pamiętał o tym, że potrzebują ciebie ludzie tacy bezbronni i tacy bezradni, jak te moje dzieciaki, wtedy podsumowała ostatecznie wokalistka, czym niezwykle poruszyła swoich fanów, którzy zgodzili się z jej apelem oraz podziękowali za podzielenie się swym ogromnym dramatem i doświadczonym w przeszłości stresem, na szczęście zakończonym happy endem.